ten piękny budynek, w którym będzie zarchiwizowane, będą zarchiwizowane okruchy naszej historii, ale przede wszystkim będzie to archiwizacja takiego dobrego świadectwa naszego regionu, ale też ludzi, którzy w tym regionie mieszkają. Pod takimi bardzo suchymi faktami kryją się przecież ludzkie historie. Te fakty to 4000 metrów bieżących dokumentacji archiwalnej. To 400 tysięcy inwentaryzowanych jednostek inwentaryzowanych. Więc to jest szmat historii tego regionu i ludzi, którzy tu w tym regionie mieszkają. Ja myślę, że w przyszłości nie jeden scenarzysta, nie jeden pisarz napisze piękną historię w oparciu o te dokumenty. Bo przecież wśród tych dokumentów jest chociażby akt ślubu Stefana Żeromskiego i nie wiem, pewnie Państwo to wiecie, ale świadkiem na jego ślubie był sam Bolesław Prus. Będą też dokumenty, które pokazują, odzwierciedlają, to jest oryginał listu pożegnalnego bodajże, tak, naszego premiera z 1939 roku.